Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam na uroczystości z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego i 495. rocznicy powstania miasta Dobre. Dziękuję za zaproszenie i przekazuję tutaj na ręce.
Ja, jak rozpoczynam się samorząd, to miałem lat 23. I nie w głowie mi było samorządowanie, gdyż pisałem naturę. Pierwszą w Polsce wolną, w pełni wolną naturę, 30 lat temu. Ale już kilka miesięcy później pan wójt Sylwester z Brzezny poprosił nas, kilku młodych chłopaków z Dobrego, aby przyjść, abyśmy poszli do niego. Chciał z nami porozmawiać o sporcie, panie wójcie, rozmawialiśmy wtedy. Tak pamiętam ten początek samorządowości w gminie Dobre. Miałem tę okazję, że w gminie Dobre współpracowałem ze wszystkimi wójtami. Z panem Sylwestrem Zurzewskim, z panem Zygmuntem Kordoleckim, z panem Krzysztofem Radzią i z panem wójtem Tadeuszem Gałąską.
działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem, przybliżą Państwu historię Dobrego. Czyli dzika. Skąd w herbie Dobrego ten straszny czarny dzik? Niestety nie mogę zdradzić moich metod pracy, bo są ściśle karne. Ale mogę opowiedzieć co nieco o tym, co śledztwo po wykazało. Otóż dowiedziałam się, że kilkaset lat temu na terenie Gminy Dobrej krasował ogromny czarny dzik. Niszczył uprawy, atakował inne zwierzęta, a nawet straszył ludzi. Wszyscy się go bali. Nawet ci najpiękniejsi i najodważniejsi. Dzik strasznie ludzi z Dobrego przez kilka dobrych lat. I gdy wszyscy stracili już nadzieję, że znajdzie się śmiałek, który go pokona, do Dobrego przyjechał książę Mazowsza i upolował zwierzę. Radości mieszkańców nie było końca. Wyprawiano ogromną ucztę. A niektórzy mówią nawet, że książę otrzymał rękę najpiękniejszej panny.
lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.